Panie marszałku, Wysoka Izba, być może czas mi nie pozwolił na to, żebym bardzo szczegółowo się odniósł do materiałów, które są podstawą do moich twierdzeń dotyczących efektywnej skali podatkowej. Otóż przed sobą, panie pośle Rosati, ma dokument stworzony na podstawie danych za 2006 rok według The World Bank. Tu jest taki długi tytuł i tak dalej. Za 2006 rok, w którym są dane historyczne, to znaczy nie są moje wymyślone, stworzone tylko na potrzeby tejże dyskusji, a obok są dane uwzględniające konsekwencje tego podatku. I według tych danych cytuję. W pierwszym kwartylu jest Szwecja, Zachodnia Australia, Chile, Zimbabwe, Argentyna, gdzie podatek nie przekracza 40%, od 28 do 40. W drugim kwartylu, dlatego chcę być szczegółowy, Papua Nowa Gwinea, Boliwia, RPA, Filipiny, Kazachstan, gdzie podatek sięga 45%, od 40 do 40. W trzecim kwartylu mówię o historii, która miała miejsce i nie uwzględnia podatku, który dzisiaj chcecie państwo nałożyć. To jest Peru, Tanzania, Polska, Arizona, Meksyk. Od 46 do 49,9. Polska ma 49,6. I teraz na to nałożony jest podatek, o którym tutaj dyskutujemy. I wtedy jesteśmy w czwartym kwartylu. Mamy 62,3. On nas więcej ma tylko Wybrzeże Kości Słoniowej i Uzbekistan. Jeśli chodzi o dywidendę, szanowny panie pośle, dywidendę oczywiście... Decyzję o dywidendzie podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym wiodący udział ma Skarb Państwa. Wszystkie decyzje przechodzą głosami Skarbu Państwa. I tych już wypłaconych za 7 lat kwot, które przed chwilą wyliczyłem, 13,5 miliarda złotych, zostały wypłacone decyzjami ministra Skarbu Państwa. A więc jeżeli pan minister uzna, że trzeba wypłacić dywidendę za rok 2011, to ją wypłaci. Ubolewam nad tym, że nie będzie partycypował w 100%, tylko w 31,7%, ale trzeba było nie sprzedawać tej firmy. Protestowaliśmy. A wy sprzedaliście, bo chcieliście doraźnie powziąć 2 miliardy złotych, a dzisiaj ten pakiet, oprócz, że ma wartość wyższą niż 2 miliardy złotych, to przypisanych jest do niego 1,1 mld złotych dywidendy. A więc gratuluję znakomitej wrażliwości i znakomitego przewidywania rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorze.